Z okazji jubileuszowych obchodów urodzin województwa podlaskiego, Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w dniu dzisiejszym zorganizował Paradę Województwa Podlaskiego, a także koncert galowy, na którym witamy Państwa bardzo serdecznie. Generalnie Parada Województwa Podlaskiego jest organizowana z okazji 500 lat urodzin województwa podlaskiego. No, mamy szczytną okazję, mamy rocznicę jubileuszową, no i to jest swoiste takie pokazanie walorów artystycznych województwa podlaskiego. Generalnie celem parady jest właśnie pokazanie walorów kulturowych, artystycznych w całym województwie. Około 7 grup rekonstrukcyjnych, ponad 120 podmiotów muzycznych, tanecznych, mamy motocyklistów, mamy również orszaki konne, no także parada naprawdę wielobarwna, różnorodna. Rolę Zygmunta Starego, który ustanowił województwo podlaskie. No, Zygmunta Starego nie był taki stary, bo jak zmarł miał 52 lata, a zmarł przecież w Knyszynie, całkiem niedaleko. Uwielbiał tę krainę, ale on swego czasu ustanowił tutaj województwo podlaskie. Ja dostałem taką rolę, trochę nie wiem jak to robić, bo jeszcze nigdy królem nie byłem. Ale żeby przypomnieć ten moment nadania praw dla województwa podlaskiego, fajna zabawa. Dobrze, że raz na jakiś czas wszystkie powiaty mają szansę, mają okazję zaprezentować to, co mają najlepszego. Zespoły folklorystyczne, orkiestry dęte, przemarsze różnych grup retrospekcyjnych, cuda niewidy. To dobrze, że mogą przyjechać tu do Białegostoku i zaprezentować to, co wypracowały przez jakiś tam czas. Warto to zobaczyć. Witam, waszmości, witam. Ja, król Zygmunt, a za poparciem posłów krakowskich pragnę tu na rubieżach Polski ustanowić nową krainę, która od dziś zwać się będzie Podlasze. A więc ja odgrywam rolę Iwana Sapiechy, czyli pierwszego wojewody podlaskiego. Razem właśnie jest ze mną król Zygmunt Stary, który mianował oczywiście Sapiechę tym pierwszym wojewodą. No jakoby dał tutaj region Podlasze, tak nazywał on, król Zygmunt Podlasze, a nazywa się to Podlasie oczywiście. No i to będzie po prostu cały tłum ludzi, po prostu z całego województwa, no wszystkie jakoby narody z tych stron, bo wiadomo, że nasze Podlasie różni się od innych tym, że mamy tutaj masę różnych regionów, które są czy to Kurpie właśnie, czy to Tatarzy, czy to Białorusini, czy to Ukraińcy. Przyjechaliśmy do Białegostoku z Filipowa. Jesteśmy zespołem śpiewaczym Rospuda. Przyjechaliśmy tutaj, żeby uczcić wspólnie wielkie święto 500-lecie powstania województwa podlaskiego. Odgrywam rolę Marii Konopnickiej, rodowitej Suwalczanki, która w Suwałkach zaczerpnęła pierwszą osnowę życia. Aby z ziem leżących na tym terytorium w granicach państwa, mianowicie Trochickiej, Brzeskiej, Bielskiej, Kamienieckiej, Miennickiej i Kobrzyńskiej, utworzyć wieczyste województwo, utworzyć województwo wielkie, podlaskie. A wy, Iwanie Sapieho, obejmicie urząd wojewody Podlasia, abyś rządził sprawiedliwie i okiem swoim wszystkiego doglądał, a pomnażał bogactwa tej ziemi ku chwale kraju i ludu mego.